Teraz proszę o zabranie głosu pana inżyniera architekta Matiasa Mülicera z Wiednia, który wygłosi referat Einheit und Vielfalt in der Klosterarchitektur der Kamundunesa von Monte Corona. Jednym słowem, jedność i różnorodność architektury klasztornej Kamedułów kongregacji Monte Corona. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Professor Brikowska, Pater Marek, mein besonderer Gruß nach Bielany. Szanowni Państwo, Pani Profesor i wszyscy Państwo, w szczególny sposób chciałbym pozdrowić całe Bielany. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Historiker, ich bin ein Architekt, der zwei Klöster gebaut hat. Nie jestem naukowcem, nie jestem historykiem sztuki, jestem tylko architektem, który zbudował dwa klasztory. Einmal ein Frauenkloster in Österreich für die Schwestern von Bethlehem, vor 30 Jahren begonnen und immer noch nicht fertig. Und zum Zweiten eine Kamaldolenser-Eremie, die letzte Gründung der Kamaldolenser in Südamerika, die seit 15 Jahren im Bau ist. Jeden z nich to klasztor sióstr Betlejemitek w Austrii, którego budowa trwa już od 30 lat i nie została jeszcze ukończona. A druga z nich to właśnie fundacja Kamedułów w Ameryce Południowej, Wenezueli, która trwa od 15 lat. Ein Nebenprodukt meiner Arbeit als Architekt ist die Beschäftigung mit der Architekturgeschichte der Kamaldolenser, die unerlässlich ist für eine Neuplanung neben dem Kontakt zu den lebenden Kamaldolenser. Und daraus sind entstanden mittlerweile 4 Publikationen, wobei eines eine Gesamtdarstellung zu den europäischen Kamaldolenser-Eremien von Monte Carona ist. Das habe ich letztes Jahr publiziert und davor eine Darstellung über die modernen Gründungen in Amerika. I przy tego typu pracach trudno jest tak naprawdę opierać się na źródłach zalecających jakieś formy architektoniczne przy zakładaniu eremów kamedułów, ponieważ takie prace historyczne praktycznie nie istnieją, dlatego musimy się opierać na rozmowach z żyjącymi obecnie kamedułami, którzy tego typu wiedzę z poprzednich wieków zachowali i w wyniku tych właśnie moich prac tego typu przyniosłem tutaj 2 swoje publikacje. Jedna z nich to właśnie książka zajmująca się historią architektury kamedułów w Europie, a druga z nich, to znaczy wspólnoty z Monte Corona, a druga z nich to właśnie opis eremów kamedułów wspólnoty w Monte Corona w Ameryce Południowej, w Ameryce Łacińskiej. Diese Publikationen sind natürlich auch auf Wunsch des Ordens entstanden, weil es hervorragende Arbeit in Polen gibt, Professor Brikowska und andere, und auch in Italien, aber bis jetzt gab es keine Gesamtzusammenstellung und vor allen Dingen keine Entwicklung bis in die Moderne. Und das habe ich vorgelegt, mehr oder weniger als Nebenprodukt. Także oczywiście opierałem się tutaj częściowo na pracach badawczych, na przykład pani profesor Brykowskiej, jak również innych badaczy włoskich na przykład, natomiast faktem jest, że takich kompleksowych opracowań dotyczących architektury kamedulskiej na całym świecie do tej pory nie było i te moje skromne prace powstały niejako jako produkt uboczny mojej działalności. Eine Zusammenfassung ist im Katalog abgedruckt, dieser beiden Bücher, und Dr. Gutmeier hat mich gebeten, heute über die Eremien in Österreich, Ungarn, Slowakei zu sprechen und über die Eremie in Spanien. Also das ist das Thema.
I tego typu katalog, zestawienie tych wszystkich założeń znajduje się właśnie w jednej z tych książek, właściwie w obu z tych książkach jako załącznik na końcu. I ja dzisiaj chciałbym pomówić na prośbę pana doktora Gutmajera na temat założeń kamedulskich w Austrii, na Węgrzech, na Słowacji oraz o najnowszym założeniu w Hiszpanii. Widzą tutaj Państwo przedstawienie rozwoju wspólnot eremickich i jak one się rozszerzały w XVII wieku. I widzimy tutaj wyróżnienie, począwszy od pierwszego państwa, jakim było państwo kościelne. Mamy tutaj Natio Ecclesiastica, następnie Natio Veneta, państwo, czyli Wenecja, państwo Neapolu, jak również Polskę i Austrię i Węgry. Österreich ist mehr oder weniger eine Zwischenstation zwischen Polen und Monte Carona, auch vom zeitlichen, weil man sieht 1604 Bielany in Krakowia, 1628 Kahlenberg, schwarz Italien, blau Polen, rot Österreich. Także widzą tutaj Państwo, że tak naprawdę założenie austriackie było pewnego rodzaju stacją pośrednią pomiędzy Italią a Polską, z punktu widzenia również czasowego. Dlatego, że widać tutaj na przykład widać Bielany 1609, a dopiero później mamy Kahlenberg 1628. Tutaj mamy włoskie klasztory na czarno-szaro, polskie na niebiesko, austriackie na czerwono. A na zielono zaznaczone są nowoczesne, współczesne klasztory w Hiszpanii i Amerykach. Die österreichische Nation hat nur 150 Jahre bestanden und ist durch Josef II. Ausgelöscht worden, 1782. Natomiast te austriackie wspólnoty, tak jak mówiłem, powstawały w pierwszej połowie głównie XVII wieku i zostały skasowane za czasów Józefa II w 1782 roku. Hier eine Landkarte zur Verteilung der Eremien. Wien-Kahlenberg, 300 km von Bielany-Krakow entfernt, 600 km von Monte Carona entfernt. Die zweite Gründung in Oberungarn, Nitra. Die dritte Gründung Lansee, ehemals Ungarn, heute Österreich. Die vierte Gründung Červený Klástor an der polnischen Grenze. Und die letzte Gründung Majk bei Tatabánya, nicht weit von Budapest. Widzą Państwo tutaj teraz rozłożenie poszczególnych klasztorów kamedulskich na tym właśnie obszarze. Pierwszy z nich Kahlenberg pod Wiedniem, prawie 600 km od Bielan Krakowskich, około 300 km od Monte Corona. Następnie Nitra na Słowacji obecnie, trzeci Lanzy, wtedy były to Węgry, obecnie Austria, Czerwony Klasztor też na Słowacji i Majk obecnie pod Budapesztem. Spreche jetzt über die Einsiedelei am Kahlenberg bei Wien, mehr oder weniger das Zentrum der österreichischen Nation, gegründet 1628 von Kaiser Ferdinand II., der auch eine Karmelitenbüste gegründet hat. Pomówię teraz o pustelni założonej na Kahlenbergu w 1628 roku przez cesarza Ferdynanda II, który również założył pustelnię karmelitów.
Landberg ist ein historisch beladener Ort, hat auch mit polnischer Geschichte zu tun, mit Sobieski zu tun. Also 1683 der Entsatz durch Wien vom Kahlenberg aus gestartet. Kahlenberg ist circa 8 Kilometer vom Wiener Stadtzentrum entfernt. Hier sieht man ein historisches Bild mit Wien, der Donau, den Türken und links oben den Kahlenberg, wo das Kloster schon 50 Jahre bestand, aber noch ohne Kirche zur Zeit der Türkenbelagerung. I widzicie Państwo tutaj Kahlenberg. Kahlenberg to miejsce bardzo historyczne, również związane z polską historią, ponieważ w trakcie oblężenia Wiednia to właśnie z Kahlenbergu król Sobieski poprowadził atak na Turków w 1683 roku. I na obrazie tym było widać Wiedeń oblężony przez Turków, Dunaj opasujący go z drugiej strony, a z lewej strony wzgórze Kahlenberg, które znajduje się 8 kilometrów od centrum Wiednia, z założonym wówczas klasztorem, z tym, że akurat w czasie oblężenia, na tym obrazie z czasu oblężenia nie widać kościoła. Die bauliche Anlage von Kahlenberg bezieht sich in erster Linie auf das Vorbild von Rytviany, das etwas früher gegründet wurde, ist eine regelmäßige Anlage mit 4 Zellenreihen, der zentralen Kirche und dem Vorhoftrakt rundherum. Eine Variante von Rytviany, weniger prächtig ausgestattet im Bereich der Kirche. Widzą Państwo na tym właśnie obrazie założenie na Kahlenbergu autorstwa Rytvianiego, które jest zbudowane w bardzo uporządkowany sposób, a więc mamy cztery rzędy domków z celami dla zakonników, obszar centralny zajmowany przez kościół i pusty oprócz tego, a na wstępie dziedziniec wejściowy. Kahlenberg ist auf 3 oder 4 historischen Bildern von Canaletto im Hintergrund abgebildet. Das sieht man hier. Das ist Kahlenberg vom Schloss Schönbrunn aus. Die historische Ansicht. Canaletto, der auch in Warszawa gearbeitet hat. Kahlenberg został również uwieczniony na 3 lub 4 obrazach Canaletta, który pracował również w Warszawie. I tutaj na przykład widzimy klasztor na Kahlenbergu, widziany z Schönbrunn. Die Lage von Kahlenberg ist wirklich auf einem Berg, circa 1,5 Kilometer von der Donau entfernt, in beherrschender Lage über der Stadt Wien. Der Plan, sehr regelhaft mit den Wirtschaftsgebäuden, Gästetrakt, Kirche, Zellentrakt. Vorbild Rytviany. Jak widzieli Państwo na poprzednim slajdzie, Kahlenberg znajduje się w odległości około 0,5 kilometra od Dunaju, w odległości 8 kilometrów od centrum Wiednia. Natomiast tutaj widzimy plan całego założenia. Jak widzą Państwo, jest ono bardzo regularne. Mamy ściśle oddzieloną część mieszkalną dla zakonników, budynki gospodarcze, budynki dla gości i oczywiście kościół. Kahlenberg im 19. Jahrhundert, Kahlenberg im 20. Jahrhundert. Był Kahlenberg na poprzednich 2 slajdach. Kahlenberg w wieku XIX, Kahlenberg w wieku XX i Kahlenberg obecnie. Heute ist Kahlenberg ein Torso mit der Kirche, mit einigen wenigen Eremitenzellen. Alles andere ist zerstört und durch neue Gebäude ersetzt. Obecnie Kahlenberg został bardzo zmieniony. W tej chwili jest to teren nie do poznania. W zasadzie zachował się tylko kościół i dosłownie pojedyncze cele eremitów. Cała reszta została zniesiona i zastąpiona nowymi budynkami. Lage von Kahlenberg ist ganz typisch für ein koronesisches Kloster.
nicht allzu weit von der Stadt, aber doch abgelegen und auf einer Anhöhe. Sie Bielani in Cracovia, Monte Ciove und so weiter. Założenie samo Kahlenbergu bardzo, bardzo współgra z zasadami tworzenia klasztorów wspólnoty z Monte Corona, a mianowicie jest ono niezbyt oddalone od miasta, jednak na tyle dalekie, żeby nie wchodzić temu miastu w paradę i typowo położone na wzgórzu, podobnie jak klasztor na krakowskich Bielanach czy Monte Cioła. Das ist, in Deutsch gibt es das Wort Palimpsest. Die Überformung einer ursprünglichen Struktur mit anderem Kahlenberg um 1780, Kahlenberg 2015. I tutaj mamy typowe przebudowanie struktury Kahlenberg według planu oryginalnego i Kahlenberg w 2016 roku. Interessant ist der Rest der Kamerdolenzer Kirche, das erste Modell des Kirchenbaus von Monte Corona nach dem Vorbild von Monte Corona zeigt mit dem Langhaus und geschlossenen Seitenkapellen. Das ist die Kirche im Anfang des 19., Ende des 18. Jahrhunderts. Die Kirche heute mit einer typischen Fassade, das Kircheninnere mit den beiden Fenstern im Betchor. Natürlich ist der Hochaltar weg und das ist heute von den Resurrektionisten eine Ordenskirche und ein Pilgerziel vieler Polen in Wien. I jak Państwo widzieli, cały czas forma kościoła na Kahlenbergu nawiązuje do planu pierwotnego kościoła w Monte Corona, a więc mamy długą nawę i zamknięte kaplice po boku, w bocznej nawie. Natomiast na następnych zdjęciach widzieliście Państwo, jak wyglądał ten kościół na przełomie XVIII-XIX wieku na starej pocztówce, następnie widok od zewnątrz i widok nawy głównej. Oczywiście ołtarz główny został zastąpiony. Jest to obecnie kościół, który skupia również polską wspólnotę w Wiedniu. Die Chorfassade im Vergleich zu Bielany in Krakow und Rytwiany, auch Bieniszew. Dann ein weiteres Element, der Mönchsfriedhof hier unter der Kirche, eine Gruft. Die letzten Kamaldolenser von Wien, heute noch in dieser Form. I też typowa fasada, podobna jaką znamy z Rytwian i krakowskich Bielan, i również cmentarz przyklasztorny, i to w takiej właśnie formie widać kryptę grobową w dzisiejszych dniach. Der Grundriss der Zellen, von denen es noch eine halbwegs original gibt. Teraz mamy cele, które częściowo zachowały wygląd oryginalny. Tak to wygląda dzisiaj. Obecnie jest to prywatny dom jednego z architektów. Lebende Kamaldolenza am Kahlenberg. Jacek, also ein Pole, Don Winfried, ein Deutscher und Don Lanfranco, ein Italiener mit dem Rektor. Tutaj mieliśmy na zdjęciu trzech żyjących tam obecnie kamedułów. Jeden z nich Polak, jeden Niemiec i jeden Włoch wraz z rektorem uniwersytetu. Rektorem kościoła Świętego Leopolda. In Oberungarn war in Nitra,
eine Stiftung des Bischofs von Nitra, St. Josef. Das ist ein interessantes Kloster, von dem es nur mehr ganz wenige Mauer- und Ruinenreste gibt. Kolejny RM w Nitrze na Słowacji, fundacji świętego Józefa biskupa i też w tej chwili niewiele z niego pozostało, część została zrujnowana, też bardzo ciekawe założenie. Plan von einem Architekten Martinelli, der für die Liechtensteiner tätig war und auch mit einigen Merkmalen, die einzigartig sind. Też zaplanowany przez architekta, który działał również dla dynastii liechtensteińskiej i też jest to dość unikatowe założenie. Die Lage des Eremo ist außerhalb der Stadt auf dem Berg Zobor in der Mitte auf einer Anhöhe schön gelegen mit. Es gibt historische Pläne, die eine sehr interessante Anlage zeigen. Wieder blockhaft eingefasst, die Kirche ganz zentral und hier ganz ungewöhnlich höhengestaffelte Anlage in Terrassen. I też typowe miejsce dla tego klasztoru w oddaleniu od miasta, na wzgórzu, w połowie wzniesienia. Natomiast też bardzo ciekawa forma zbudowania, tak jakby składał się z bloków, z centralnym kościołem. I co ciekawe i nietypowe, że jest to konstrukcja położona na tarasach. Kloster wurde 1782 aufgehoben und hat dann, die Kirche wurde abgerissen, die Zellen wurden abgerissen, übrig geblieben ist der Forestieria-Trakt, der heute eine Art Krankenhaus ist. Der Grundriss ist völlig unkenntlich derzeit. Es gibt nur mehr Reste von diesen Terrassierungen von der Kirche, die einen interessanten Grundriss mit Seitenkapellen hat, ähnlich wie ein Ischew. So schaut das heute aus. Bardzo, bardzo ciekawie to wyglądało. Niestety w 1781 roku klasztor ten został zniesiony i czas zrobił swoje. W tej chwili niewiele już nawet pozostało z tych zabudowań tarasowych. Z trudem można je rozpoznać. Tak to wygląda na dzisiaj. Die einzigen Reste von dem Kloster sind eben diese Mauerreste und einzelne Einrichtungen. Glücklicherweise gibt es Archäologen, die sich der Sache annehmen und da wird auch geforscht und auch gefunden. I także niewiele z tego widać. Na szczęście znaleźli się z wyjątkiem tych pozostałości murów i poszczególnych przedmiotów. Na szczęście znaleźli się archeolodzy, którzy zajęli się badaniem i częściowym odtworzeniem. Eine ganz interessante Sache ist die nächste Eremie im ehemaligen Ungarn, heute Österreich. Das ist eine Stiftung des Fürsten Esterhazy, eine Familie, die zwei Kamerdolenzer Eremien gestiftet hat. Und von dieser Eremie gibt es de facto auch nichts mehr außer Mauerreste. Eine wunderbare Lage auf einem Berg, dem sogenannten Klosterberg. Kolejny klasztor to klasztor w Landsee, dzisiaj jest to Burgland w Austrii, ówcześnie była to część Królestwa Węgier i jest to bardzo ciekawa fundacja księcia Esterházy. W tej chwili niewiele z niego się zachowało, w zasadzie pozostałości murów i wspaniałe miejsce, wspaniały widok z góry, ze wzgórza, które do tej pory nazywa się wzgórze klasztorne. Schöne Anlage, Kloster am Berg, gegenüber eine Burg, unten ein Dorf. Es gibt wenig historisches Quellenmaterial. So hat das ausgesehen. Ich habe das rekonstruiert. Es
wäre ein zukunftsträchtiges Modell, weil es eine kleine Eremie. Ich wäre sehr interessiert, wenn es von Sanjec eine Darstellung gäbe, weil das könnte so ähnlich gewesen sein, aber halt nicht am Berg gelegen. Interessant an dieser Anlage ist, zweireihiger Zellentrakt, Wirtschaftstrakt als U, aber es sind alle Elemente typischer Kamaldolenser Architektur vorhanden. Ja pozwoliłem sobie odtworzyć to założenie teoretycznie, jak to wyglądało na podstawie pozostałości, ponieważ niestety nie pozostały żadne źródła historyczne, żadne źródła pisane i tak by to wyglądało. Bardzo ciekawe założenie, które nadawałoby się do powtórzenia w dzisiejszych czasach. Domy eremitów wzdłuż jednego traktu w dwóch rzędach, centralnie położony kościół i część gospodarcza w formie litery U. Także klasyczny układ klasztoru Kamedułów. Ein interessantes Detail ist das Problem mit der Wasserversorgung auf einer Bergspitze, siehe Bielany in Krakow. Sie haben zwar eine Zisterne gehabt, aber immer noch zu wenig Wasser, so musste unten ein Eselstall gebaut werden, wo sie das Wasser mit den Eseln in die Eremie brachten. Ciekawym zagadnieniem jest to, że podobnie jak na krakowskich Bielanach był tutaj niedobór wody. W związku z czym położona na wzgórzu ta fundacja musiała być dodatkowo zaopatrywana w wodę. Była tam wprawdzie cysterna, ale wody było nigdy nie wystarczająco, w związku z czym wodę na grzbiecie osiołka przywożono z dołu. 20 Jahren hat es über diese Eremie de facto kein Material gegeben. Mit dem Zerfall des Kommunismus sind in Ungarn, in Sopron, die Archive geöffnet worden und es gibt heute wieder Interesse und ein niederösterreichischer Beamter hat dieses Modell gebaut. Aż do okresu 20 lat temu w zasadzie nie istniały żadne materiały dokumentujące ten klasztor w Landzy, ponieważ natomiast po upadku komunizmu 20 lat temu w mieście Sopron na Węgrzech odnaleziono w archiwach dokumenty, które pozwoliły na odtworzenie właśnie w formie takiego modelu jednemu z pracowników z Dolnej Austrii, tak jak to Państwo widzieli. Interessant ist auch, dass der Altar der Klosterkirche in der evangelischen Kirche von Sopron, Sopron ist an der Grenze von Österreich und Ungarn, im Jahr 1785 aufgestellt wurde. Ein Altar geweiht dem heiligen Michael, sieht man oben, man denkt an Dionysius. I co ciekawe, ołtarz z tego właśnie klasztoru został przeniesiony do kościoła ewangelickiego właśnie w mieście Sopron. Sopron jest miastem położonym na Węgrzech przy samej granicy austriackiej. Ten kościół ewangelicki został zbudowany w 1785 roku i widzieliście Państwo na zwieńczeniu tego ołtarza figurę świętego Michała Archanioła. No, przypomina nam to Bieliszew. Sind nur vereinzelte Einrichtungsgegenstände wie dieser Sakristeischrank. Zachowały się tylko pojedyncze przedmioty, które służyły w tym klasztorze, tak jak tutaj ta szafa z zakrystii. Das nächste Kloster ist ein sehr interessanter Fall. Červený Klastor in der Slowakei, am Dunajec, Jenini Nationalpark auf der anderen, auf der polnischen Seite, eine ehemalige Kartause. Ciekawym bardzo przykładem jest klasztor w miejscowości Czerwony Klasztor na Słowacji, właściwie w otulinie Parku Narodowego Dunajec, Pieniny i to jest klasztor, który pierwotnie został założony przez Kartuzów. To jest
ist ein ganz interessanter Fall. Diese Kartause hat bestanden zwischen 1319 und 1560. Dann hat das Kloster andere Verwendung gehabt und ist dann 1705 von einem Bischof von Nitra gestiftet worden, an die Kamaldolenser. Vergleichsweise gibt es bei den Kamaldolensern drei solche Anlagen, wo sie andere Strukturen übernommen haben. Das haben die Kamaldolenser nicht gerne gemacht. Das war einmal in Venedig, ein Kanonikerkloster, dann Cervini-Kloster und zuletzt Herrera in Spanien im 20. Jahrhundert. I to ten klasztor Kartuzów został pierwotnie zbudowany pomiędzy XVI wiekiem a XVI-XVII wieku. Później miał zupełnie inne zastosowanie, a dopiero w 1705 roku biskup tamtejszy ufundował i nadał ten właśnie budynek zakonowi kamedułów. Co ciekawe, jest to jeden z nielicznych przykładów, gdzie kameduli zdecydowali się na przejęcie wcześniej istniejącego klasztoru, założenia innego zgromadzenia. Tak jak widzieliście Państwo, był taki przypadek również w Wenecji, który widzieliśmy na poprzednim slajdzie, właśnie Czerwony Klasztor, i obecnie Herrera w Hiszpanii jest to klasztor po zgromadzeniu cystersów. Fall von Czerwony Klasztor war eben eine typische mittelalterliche Kartausenanlage mit einem großen Kreuzgang. Das haben die Kamaldolenser übernommen und es gibt ganz interessante Generalkapitelakten, wo die Mönche den Kreuzgang wieder aufbauen wollten. Das wurde vom Generalkapitel strikt abgelehnt, weil ein Kreuzgang eben ein Element ist, das es in dieser Architektur nicht gibt, nicht geben darf. Co ciekawe, mamy tutaj założenie typowe właśnie dla klasztoru Kartuzów, gdzie z typowym dziedzińcem wewnętrznym z krużgankiem przylegającym do kościoła, i istnieją akty kapituły, które zachowały się po dziś dzień, będące odpowiedzią na apele zakonników, którzy chcieli odnowić krużganki, i zostało to zdecydowanie odrzucone przez kapitułę jako sprzeczne z założeniami, jako sprzeczne z regułą, ponieważ jest to typowe, taki dziedziniec z krużgankami jest typowy dla wspólnot cenobickich. Die Lage dieses Kloster in einer Senke, das ist natürlich auch nicht typisch kamaldulensisch, sondern weist auf einen anderen Orden hin. Mamy tutaj umiejscowienie tego klasztoru w takim zagłębieniu terenu, co też nie jest typowe dla klasztorów kamedułów, no ale jest to pozostałość po innym zgromadzeniu. Kamedulenser waren trotzdem pragmatisch, haben die Kirche übernommen, haben die Grundstrukturen der Zellen übernommen, ohne Kreuzgang. Es wurde ein Campanile dazu gebaut, ein Glockenturm und ein Wirtschaftshof. Dieses Kloster war dann lange Zeit eine Alpenstation und hat auch einige namhafte Mönche hervorgebracht, die literarisch tätig waren oder als Wissenschaftler, Apotheker und so weiter. Jednak kameduli byli tutaj bardzo, bardzo pragmatyczni, przejęli ten klasztor Kartuzów i przebudowali go trochę po swojemu, to znaczy przejęli kościół, natomiast nie odbudowali tego dziedzińca wewnętrznego, tego klaustrum z krużgankami, natomiast przejęli cele, wybudowali obszerny dziedziniec gospodarczy, dobudowali dzwonnicę i klasztor ten funkcjonował przez wiele lat, wydał wielu wybitnych zakonników aktywnych na polu działalności literackiej. Był jeden też znany farmaceuta i kilku angażujących się w działalność naukową. Hat
Deutzer Kirche wurde übernommen und der Chor abgetrennt, der Betchor, ein typisch kammerdolensisches Bauelement, einfach eingebaut in die mittelalterliche Kartäuser Kirche. Kościół Kartuzów został przejęty i został, został dobudowany element chóru, który jest charakterystyczny dla architektury kamedułów. Ein typisches Kamedulenser Modell über in den Grundstrukturen wurden die Kartäuserzellen übernommen, aber wieder Mittelgang, Cubiculum, Kapelle und Holzlager auf der anderen Seite. Zostały, tutaj mamy cele, też zostały przejęte po kartuzach, ale przerobione na kamedulską modłę, a więc z tym typowym przejściem wewnętrznym i kubikula w ten sposób pokazane. Die letzte Kamedulenser Eremie vor der Aufhebung von Monte Corona ist die Gründung in Maik in Ungarn, ein prächtiges Kloster, gestiftet von einem Grafen Esterhazy, einem Nachkommen oder Verwandten des Fürsten, der Landsee gebaut hat. 1834, dieses Kloster hatte den kürzesten Bestand, also ähnlich Milatin oder ist aber prächtig ausgebaut worden. Ostatni w tych okolicach klasztor, ostatni erem kamedułów w miejscowości Maik, niedaleko Budapesztu, to bardzo piękna struktura, wspaniale zbudowany i ufundowany przez hrabiego Esterhazy, też kuzyna krewnego wspomnianego wcześniej księcia Esterhazy, który ufundował klasztor w Landsee. Ein völlig regelhafter Plan, ursprünglich mit vier Reihen. Die Kirche, das ist auch ein Spezifikum der österreichischen Klöster, dass die Kirche in den Zellentrakt hineingeschoben wird, einen U-förmigen Vorhof und der flankierend dazu Nebengebäude, also Modell Irlani Krakow in anderen Maßstab. I widzą Państwo plan typowy dla założeń kamedulskich austriackich, a więc mamy, były to pierwotnie cztery rzędy eremów i w środku zbudowany kościół na trakcie pomiędzy celami, a więc obudowany z obu stron. Kościół jest to typowe właśnie dla założeń austriackich i coś, co też znamy z Bielan Krakowskich. Die Planung stammt von dem berühmten österreichischen Barockarchitekten Anton Pilgram, der auch in der Slowakei tätig war und in Wien tätig war. Plan ten został sporządzony przez słynnego architekta architektury kościelnej Antona Pilgrama, który również aktywnie działał na Słowacji. Das Kloster ist mehr oder weniger bis auf die Kirche, die kurz nach der Aufhebung gesprengt, abgebrochen wurde, komplett erhalten. Es war dann eine Manufaktur, ein Jagdhaus und ist heute ein touristischer Ort, der aber in sehr gutem Zustand ist. Jak Państwo widzą, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Sam kościół się nie zachował, zachowała się tylko dzwonnica. Kościół w trakcie działań wojennych został zniszczony. W międzyczasie znajdowały się tam różne formy działalności. Był tu swego czasu domek myśliwski, była restauracja, a w tej chwili jest to założenie turystyczne. Der regelhafte Zellentrakt, die Zellengassen, regularny trakt między celami, ein Querblick, uliczki, widok boczny. Eingangshof,
wejście do Foresterium, do domu gościnnego. Insbesondere in Hinsicht auf die Kirche interessant ist. Also ich habe diesen Plan der Kirche erst vor 10 Jahren aus Ungarn bekommen, das ist eine Rekonstruktion und diese Kirche ist irgendwie auch vergleichbar mit Bielany Warszawa durch den angedeuteten Zentralbau. I to jest plan kościoła, który dostałem jakieś 10 lat temu, dopiero udało mi się go uzyskać z Węgier i jest on bardzo ciekawy ze względu na tą centralną konstrukcję w głównej nawie kościoła, coś co przypomina nam warszawskie Bielany. Also dieses Kloster war finanziell gut ausgestattet, das sieht man an der Reichhaltigkeit der Skulpturen. Das ist das Refektorium, das ehemalige. Ten klasztor został dobrze wyposażony od strony finansowej przy fundacji, na co wskazują liczne rzeźby i znakomicie wykonana praca budowlano-architektoniczna. Widzieliśmy na poprzednim zdjęciu refektarz. Dwóch ówczesnych kamedułów w Majk. Historyczne budynki z celami. Interessant die Wappen, die von den einzelnen Stiftern der Zellen stammen. Also jede Zelle wurde von einem Adligen gestiftet, dafür konnte er sein Wappen an der Fassade applizieren. Na uwagę zwracają herby, które widać na ścianach poszczególnych domków z celami, ponieważ każdy z nich został ufundowany przez inną rodzinę szlachecką. I to są właśnie herby szlacheckich rodzin fundatorów. Die Zellen sind etwas größer als in Italien. Und haben die Besonderheit, dass es in der Kapelle eine Kuppel gibt. Das habe ich sonst nirgends gesehen. Also hier und am Kahlenberg gab es solche Kapellen mit Kuppeln in den Zellen. Größer als Italien. Te cele są dość nietypowe, a mianowicie są znacznie większe niż znane nam cele z Włoch i co ciekawe, kaplica jest zwieńczona kopułą. In einer Zelle ist heute ein Museum untergebracht und hier ein typisches Romwald dargestellt mit dem Eremus. I w jednej z cel, tam w tej chwili zorganizowane jest muzeum tego klasztoru i na ścianie widzieli Państwo typowy obraz przedstawiający świętego Romualda, trzymającego ten właśnie erem w Majk. Ist ein Unikum in der Ordensarchitektur von Monte Corona, vergleichbar mit Warszawa Bielany oder Boscheislis. I tutaj mamy plan kościoła, tak jak on wówczas wyglądał. Kościół będący absolutnym unikatem, porównywalny jedynie z kościołem na warszawskich Bielanach i na Litwie. Also ich habe in meiner Arbeit dann versucht eine Synopsis herzustellen, indem ich alle Dinge, die ich gesehen, erforscht, gelesen habe, im Vergleich gestellt habe. Das sind hier die Lagepläne aller Eremien in der Nation Österreich-Ungarn und man sieht schon Unterschiede, also Einheit und Vielfalt, das ist das Thema. I starałem się tutaj wyciągnąć części wspólne, podsumować w jakiś sposób cały ten temat, a więc na tym slajdzie zgromadziłem wszystkie plany wszystkich RM-ów, które funkcjonowały na terenie dawnych Austro-Węgier. I to możemy też z generalną lagesytuacją machen. Also das gilt für Italien, das gilt für Polen und das gilt auch für Österreich, dass es Charakteristika gibt, also die Lage am Berg, die
Regelhaftigkeit. Dann hier ein weiteres Vergleichsfeld sind die verschiedenen Typen von Camaldolenserkirchen der Kongregation von Monte Corona mit dem Beginn in Camaldoli und dem Ursprungsmodell von Monte Corona. Und dann gibt's eben die Ausreißer in Polen und auch in Österreich-Ungarn. Also die Italiener waren mehr oder weniger am stringentesten. I widzieliście Państwo, że one wszystkie właśnie te plany klasztorów wskazują na prawdziwość tezy mojego referatu, a więc jest to ta jedność, a jednocześnie różnorodność. To samo dotyczy widzianych Państwa, przez Państwa na poprzednim slajdzie widzianego umiejscowienia poszczególnych założeń klasztornych, a więc zawsze gdzieś na wzgórzu, pośrodku wzgórza, w pobliżu rzeki, w pobliżu jakiejś miejscowości, a tutaj mamy zestawienie planów poszczególnych kościołów, głównie dla wspólnoty z Monte Corona, ale również wywodzącej się od pierwotnego klasztoru w Camaldoli, a więc widzimy tutaj plany kościołów włoskich, kościołów austro-węgierskich, tak to nazwijmy, i polskich. Widać z tego, że Włosi byli najbardziej rygorystyczni w przestrzeganiu tradycji i reguły. Das wohl konstanteste element kamaldolensischer Architektur sind natürlich die Zellen, wo man hier schwarz die italienischen Zellen mit dem Ursprungsmodell Camaldoli, Monte Corona, die blauen sind die polnischen Modelle, die etwas größer sind, und die roten sind dann die österreichischen Modelle. Und im 19. Jahrhundert gibt es eine kleine Eremie San Genesio in Italien, wo die Camaldolenser noch zu 100% in der Tradition standen. Im 20. Jahrhundert ist das alles aufgebrochen. Architekten haben völlig fremde Dinge hineingebracht in Amerika. Und für mich, für meine Arbeit, war die Inspiration natürlich in der Historie. Tutaj widzą Państwo zestawienie całych założeń klasztornych. Na czarno są to założenia włoskie, począwszy od pierwotnego w Camaldoli, następnie Monte Corona i inne klasztory, a więc typowy układ cel przede wszystkim. Natomiast na niebiesko zaznaczone są klasztory polskie, a na czerwono austriackie. Tam jeszcze na górze widzimy kolejne założenie klasztorne we Włoszech, które powstało w XIX wieku, a więc widzimy, że Włosi trzymali się tej tradycji, tych małych cel i samego układu. W XX wieku architekci poszli na absolutną dowolność, wprowadzili wiele elementów obcych, a ja w mojej pracy starałem się zebrać te wszystkie części wspólne, tak jak one pierwotnie wyglądały. Vielen Dank. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panu Matiasowi Mulicerowi za przedstawienie tej swoistej architektonicznej, można powiedzieć, Concordia Discors klasztorów kamedulskich. Natomiast teraz chciałam poprosić panią profesor Marię Brykowską z Warszawskiej Politechniki, z Politechniki Warszawskiej, o wygłoszenie referatu pod tytułem Pustelnie i architektura zakonu kamedułów w pierwszej połowie XVII wieku w świetle nowych badań. Witam Państwa wszystkich, szczególnie tych, którzy, no przede wszystkim ojca, tutaj rektora z Bielan, ojca księdza rektora z Rytwian, którzy są na sali. Bardzo, bardzo mam wielką tremę właśnie przed tymi osobami, ale spróbuję Państwu coś może powiedzieć innego. Pustelnie i architektura zakonu kamedułów w pierwszej połowie XVII wieku w świetle nowych badań. Te badania nie są może tak bardzo nowe, bo niektóre nawet z lat 70., a nie były publikowane i to jest może istotne. Nieprzypadkowo też na okładce znalazł się widok pustelni kamedułów w Neapolu, bowiem tu w 1602 roku przebywali ojciec Kameduła,
Alessandro Secchi, rzymski architekt Domenico Fontana i marszałek Wielki Koronny Mikołaj Wolski. Źródła nie podają, czy oni się spotkali, ale sami Państwo będą to mogli ocenić w dalszej części referatu. Być może, że się spotkali. Liczne publikacje i studia poświęcone pustelniom i architekturze Kościoła Zakonu Kamedułów Kongregacji Monte Corona nie wyjaśniły jeszcze wszystkich problemów. Zasób znanych od lat źródeł nie zmienił się, ale nie wykorzystano jeszcze ich wszystkich wiadomości zawartych w nich. Natomiast wiedzę naszą wzbogaciły wykonane w części zespołów badania architektoniczne i archeologiczne oraz nasz dostęp do włoskich eremów, czego dawniej oczywiście, co dawniej było niemożliwe. Niniejszy referat na temat pustelni kościołu i kościołów zakonu Kamedułów realizowanych w pierwszej połowie XVII wieku przedstawię na podstawie własnych materiałów i badań w terenie, stosując metodę odtworzenia procesu budowlanego. To jest oczywiste, bo jestem architektem, więc od tej strony mogę Państwu to wszystko przedstawić. Tak dawniej jak i dziś prace prowadzono w kilku etapach. Od przygotowania inwestycji i rozplanowania w terenie całego zespołu do budowania, także według ustalonej kolejności. Od zespołu eremitoriów, klasztoru ze studnią, to jest ważne, następnie kościoła, a na końcu porządkowania otoczenia z ogrodami. Oczywiście w procesie tym mogły następować niekiedy odstępstwa od ustalonego trybu. Nową budowę rozpoczynało noc inicjatywy fundatorów pochodzących z kręgu elit dworskich, których celem była, zgodnie z doktryną starożytnych, ozdoba kraju, sława rodu i chwała cnót. Do obowiązków fundatora należało nie tylko zapewnienie ekonomicznych warunków realizacji budowy i funkcjonowania eremu, ale też zwykle dostarczenie projektów architektonicznych, a często też zatrudnienie architekta lub organizatora budowy i na ich wniosek wykonawców. Jednak akt fundacyjny był spisywany dopiero po wyborze miejsca na pustelnię przez Kamedułów według wymagań reguły i tradycji zakonu. Było to miejsce odosobnione, zapewniające ciszę i warunki do modlitwy i kontemplacji w terenie górzystym lub o bogatej konfiguracji w otoczeniu i zawsze w otoczeniu lasu. W przypadku fundacji w sąsiedztwie miasta obowiązywała odległość 1 mili. Poświadczają te fakty późniejsze mapy i położenia, o położeniu i krajobrazie wokół pustelni koło Warszawy, mówi pierwszy znany opis marszałka Wielkiego Koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, którego przytaczam fragment, tylko fragmencik, w książce jest więcej. Przy płaskim brzegu, wesołe na ląd wyjście, świerkowymi drzewami i cienistą gęstwiną z obu stron otoczone. Po sprowadzeniu z Włoch do Polski pierwszych kamedułów kongregacji Monte Corona i wyborze przez nich miejsca na górze na terenie wsi Bielany pod Krakowem, kasztelan wojnicki Stanisław Lubomirski w 1603 roku i Mikołaj Wolski w 1604 roku spisali i zarejestrowali w Kancelarii Królewskiej akty fundacyjne. Także w tym samym roku uzyskano pozwolenie na budowę od władz kongregacji i miejscowego ordynariusza, biskupa Bernarda Maciejowskiego. Sejm zatwierdzał fundację zwykle w późniejszym terminie. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy wyznaczano zakonnika posiadającego odpowiednią wiedzę techniczną, jak na przykład Silvano Boselli, wenecjanin, który w 1627 roku już obejrzał, opisał i wymierzył, cytuję z materiałów archiwalnych, teren pod wybraną wcześniej lokalizację eremu na Kalenbergu pod Wiedniem.
Budowę rozpoczynała uroczystość zwykle poświęcenia kamienia węgielnego Eremu, na przykład na Bielanach Krakowskich w maju 1605 roku, a następnie wyznaczono do prowadzenia ojca Hieronima z Perugii, z którym prawdopodobnie przyjechał ojciec Placido Peruzini, tak zwany Vivi. I teraz dalszy ciąg. A następnie wyżej wymieniony ojciec Silvano Boselli był wyznaczony do prac w Rytwianach od 1624 roku, który w latach też 1625-29 był pierwszym przeorem pustelni Złotego Lasu. Miejsce na Erem na Bielanach pod Warszawą wybrał Kameduła z Bielan Krakowskich na skraju puszczy nad Wisłą, ale nad pracami w latach 1639-41 czuwał Wojciech Giza, zaufany fundator Władysława IV, a od 1643 roku ojciec Mateusz z Bielan Krakowskich. Nie wiadomo, czy sami zakonnicy, czy fundator dostarczyli plan założenia pustelni na Bielanach Krakowskich, jednak porównanie z Eremem Nola koło Neapolu, projektowanym przez ojca wspomnianego już Aleksandro Secchi w 1602 roku, wskazuje na ich pokrewieństwo. W obu przypadkach prace budowlane poprzedziło wykarczowanie i splantowanie terenu, ale to wszystko się działo na wzór pierwszego założonego przez świętego Romualda w Sacre Eremo w zespołu. Jednak dopiero w Nola i na Bielanach całość rozmierzono według osiowej, nowożytnej kompozycji z kościołem w centrum. Korzystanie z tego włoskiego projektu także przy budowie następnych pustelni w Rytwianach czy w Warszawie oraz pod Wiedniem jest bardzo prawdopodobne. Chociaż w Wiedniu jednak ten zespół różni się, bo ma w środku założony taki większy ogród. Pustelnę rozwiązano zgodnie z programem i tradycyjnym podziałem na dwie strefy. Pierwsza to klauzura zakonna z kościołem, foresterium, domem gościnnym i domem fundatora. Oba te budynki były z ogródkami oraz budynkami klasztornymi i gospodarczymi. Budynki te były dostępne dla mężczyzn, jak wiadomo, gdy kościół mógł być otwarty dla kobiet w określone dni, to znaczy święta maryjne. Druga strefa, ogrodzona z celami pustelników, objęta była klauzurą papieską i dostępna tylko dla mnichów, a w przypadku nowicjatu zamknięta dodatkowo bramą, jak na przykład w Tuscolano i w Warszawie. Prace budowlane rozpoczynano od wytyczenia wszystkich planowanych budowli pustelnych na podstawie wcześniej zaakceptowanego planu i ewentualnie drewnianego modelu, który przedstawiono na obrazach w Rytwianach. A następnie w pierwszej kolejności realizowano zespół cel pustelników z ogródkami, rozplanowanych zgodnie z tradycją i z przepisami zakonu z 1608 roku. Po uroczystym wprowadzeniu zakonników do pustelni, na przykład w Warszawie, w 1643 roku, tak uroczysto opisał Adam Jarzębski, a stan zabudowy posterki z pustelni z drewnianym kościołem, dotąd nieznany, przedstawiono w 1678 roku na obrazie wotum z kopią cudownego obrazu Matki Bożej, znajdującym się w kościele w Tuchowie. Pragnę zwrócić tę uwagę na postacie adorujących obraz święty, który jest tu, prawda, u góry. To są dwa anioły, ale jeszcze jest dwóch świętych, patronów zakonu, święty Benedykt i święty Romuald. Budowę pierwszego kościoła dla kamedułów na Bielanach pod Krakowem, teraz mowa o kościele, zapewne według planów przywiezionych przez Wolskiego z Włoch, poprzedziła uroczystość położenia kamienia węgielnego 4 października 1609 roku. Zgodnie z tradycją zakonu rozplanowano część wschodnią z prezbiterium oraz kapitularzem i zakrystią po bokach, ale tak jak tu w Monteruła, nawę kościoła, to znaczy tak jak Monteruła część wschodnią, natomiast nawę kościoła z trzema parami kaplic po bokach rozwiązano według Adama Małkiewicza, według koncepcji przestrzennej kościoła Jezu w Rzymie.
Nie wskazano dotąd innego źródła ani autora projektu. Jednak fakt odwiedzenia przez Wolskiego Camaldoli w Neapolu i zapewne w Nola oraz przypisanie mu przywiezienia projektu z Włoch, a przede wszystkim porównanie architektury kościoła na Bielanach z układem przestrzennym kościoła w Neapolu wskazuje nie tylko na ich pokrewieństwo, ale i jedną osobę projektanta, rzymskiego architekta Domenico Fontane, który pracował w Neapolu od 1592 roku. Zwykle budowę kościołów realizowali miejscowi budowniczowie z udziałem zakonników. Nie sprawiało trudności zakładanie fundamentów na opoce, ale na przykład w Rytwianach okazało się dopiero podczas budowy krypty Łukasza Opalińskiego, że fundamenty kościoła zagrożone były wodą gruntową, co stwierdzono też w 2014 roku. Miało to zapewne wpływ na strukturę sklepienia, które wymagało wówczas wzmocnienia ankrami. Sytuację opanował, jak wiadomo, architekt Giovanni Spazia. Kościół budowano według ustalonego od okresu średniowiecza porządku. Wznoszono mury dźwigające dach, następnie montowano przygotowaną wcześniej drewnianą konstrukcję dachową, a na końcu realizowano sklepienie uważane za najtrudniejszy etap budowy. Najbardziej prawdopodobne, że to na tym etapie na Bielanach Krakowskich w listopadzie 1617 roku nastąpiło zawalenie się sklepienia w nawie, co sugerował już wcześniej Mariusz Karpowicz. W kościele, będącym już prawie na ukończeniu. Jak wiadomo, system konstrukcyjny nawy, identyczny jak Wilczy Zoo, co już mówiłam, był stężony poprzecznymi ścianami między kaplicami bocznymi, zapewniającymi stateczność układu. Natomiast sklepienie kolebkowe, tu o dużej rozpiętości ponad 13 metrów, było mało sztywne i wymagało podparcia gurtami i lunetami, które mogły nie być wyrysowane w projekcie, bądź kościół realizowano na życzenie fundatora w większej skali. Dopiero architekt Andrea Spezza, sprowadzony przez Wolskiego z Czech, dokończył budowę kościoła i klasztoru, zmieniając jego rozplanowanie na dwudziedzińcowe, to znaczy klasztor zmieniając na rozplanowanie dwudziedzińcowe oraz zaprojektował, zapewne również z woli fundatora, dwuwieżową fasadę, a przednią na osi założenia dojazdową szyję. Z powodu wyjazdu architekta w 1623 roku fasadę z kamiennymi zapewne już obramieniami otworów i nisz pospiesznie otynkowano, co odkryły badania Waldemara Niewalty. Pracę według projektu Spezzy potwierdza też porównanie z architekturą klasztoru i fasadą kościoła Kartuzu w Waldicach, projektowanych przez tegoż właśnie architekta w 1627 roku. Budował na Bielanach, mógł wówczas prowadzić, w tym czasie jak nie było już oczywiście, jak Spezza wyjechał, architekt Wolskiego Walenty von Sabisz i to jemu można przypisać wykończenie fasady kamienną okładziną przed uroczystą konsekracją 14 września 1642 roku. Zrealizowanie w czterech kościołach kamedułu, bo należy tu dodać jeszcze układ przestrzenny nawy w Nola i Tusculano. Był to układ przestrzenny zgodny z przepisami Karola Borromeusza dla kościołów otwartych. Nie spełniały one jednak reguły ubóstwa kamedułów. Nie mogło zatem być akceptowane przez władze zakonne. W związku z tym kapituła, nawiązując do pierwszego kościoła kamedułów w Sacro Remo i macierzystego kościoła kongregacji oraz do programu i układu przestrzennego w Monterua, nakazała w 1610 roku, aby kościół nie przekraczał wielkością kościoła w Monte Corona. Miał w nim być tylko jeden ołtarz, blisko głównego wejścia dwie zamknięte kaplice, a z jednej strony chóru kapitularz, z drugiej zakrystia z kaplicą. Te warunki spełniano w kościele w Rytwianach, budowanym od 1 maja 1624 roku z inicjatywy wojewody lubelskiego Gabriela Tęczyńskiego i z fundacji wojewody krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego. Budowano jako jednoprzestrzenny chór z ołtarzem przeznaczony na użytek mnichów. Po bokach nawy umieszczono
zgodnie z przepisami na parterze, dwie zamknięte kaplice przylegające do fasady. Natomiast przy prezbiterium, kapitularz i zakrystię z kapliczką i lawaterze, a na piętrze bibliotekę, skarbiec, składy itd. Od południa na osi poprzecznej z lożami od strony wnętrza wtopiono w korpus dzwonnicę zegarem, jak zwykle w pustelniach włoskich i na Bielanach pod Krakowem. Pragnę jeszcze zwrócić uwagę na starannie przemyślane oświetlenie wnętrza w Rytwianach. Dla ekspozycji dekoracji sklepienia kolebkowego z lunetami wykonano dwa okna termalne ponad gzymsem od strony fasady i w elewacji tylnej, natomiast duże dwa okna od strony chóru oświetlały ściany. Zbliżony program i plan zrealizowano w kolejnym kościele świętego Józefa na Kalenbergu w latach 1629-39. To znaczy fundacja była 1628, ale realizacja zaczęła się rok później, ponieważ ojciec Silvano Boselli był przeorem w Rytwianach, ale on tu w 1929 roku przyjechał, poprowadził budowę. Ale wnętrze wykonano na Kalenbergu w barokowej strukturze porządkowej z wnękami w but arkadowymi między podwójnymi pilastrami, którym odpowiadały gurty sklepienia. Wykracza poza zakres mojego referatu budowa kolejnego kościoła zakonu rozpoczętego na Bielanach pod Warszawą z fundacji Jana Kazimierza w 1669 roku. Natomiast mówimy teraz o dalszym procesie budowy. W kolejnym etapie budowy realizowano wystrój wnętrza kościoła, często niezależnie od przepisów zakonu zakazujących zdobień pilastrami, kapitelami. Niestety w druku wkradł się błąd, bo napisałam z kaplicami, nie wiem dlaczego, gzymsami, ramami i innymi kosztownymi ozdobieniami. W Rytwianach we wszystkich wnętrzach przy ziemi wykonano unikatowo bogatą dekorację stiukową i w ramach malowane obrazy. Oczywiście według określonego programu ikonograficznego. Zaważyła na tym nie tylko wola fundatora, ale też osobowość ojca Venantego, który przyjechał na Bielany z Monterua, malarza i który w Rytwianach przebywał w latach 1625-62 z przerwami niestety i mógł być współautorem programu, który przypisuje się Silvano Boselli. W pierwszej kolejności zrealizowano stiuki na ścianach chóru ze scenami z życia pustelników w uszatych ramach. Między pilastrami hermowymi w porządku jońskim, które wzbogacały obrazy Sybilli. Na sklepieniu i ścianach tarczowych w kartuszach zwijanych ukazano chwałę Jezusa Chrystusa i współudział Marii w dziejach zbawienia. W kapitularzu wydarzenia związane z ukrzyżowaniem Chrystusa, a w kaplicy Romualda i Benedykta święty męczenników. Naprzeciwko była kaplica świętego Jana Chrzciciela, sceny poświęcono w niej życiu świętego. W ostatniej fazie przed 1638 roku w tak zwanym eremie Tęczyńskiego dekorację stiukową na kapie kominka i na zwierciadlanym sklepieniu wykonał zapewne Jan Baptysta Falconi. Brak obrazu w ramach można tłumaczyć wcześniejszym wyjazdem ojca Venantego z Polski. Warto jeszcze zwrócić uwagę na technikę wykonania stiuków ujawnione podczas prac konserwatorskich w kaplicy przy celi fundatora. Są to rysunki węglem i nakłucia na tynku, według których formowano i montowano ramy obrazu, czyli kartusz. Ostateczny artystyczny efekt dekoracji stiukowej i malarskiej oraz ich włoską genezę można potwierdzić przykład sklepienia kaplicy królewskiej na Bielanach Krakowskich. Do ostatnich etapów urządzania wnętrza należy ołtarz główny i stalna. Tu na chwilkę wrócimy do tego. Komponowanych łącznie z dekoracją. W Rytwianach zachowały się w dawnym chórze, obecnie w nawie, oryginalne zaplecki stali wzdłuż ścian. Ołtarz główny ustawiony między głównym chórem a zimowym
ma formę edikuli z obrazem zwiastowania Najświętszej Marii Panny, patronki kościoła, i malowany był przez ojca Venantego około 1630 roku. Porównanie formy architektonicznej ołtarzy w kościele kameldulskim w Rytwianach i w Neapolu wskazuje na ich realizację według jednego wzoru, jak sądzą Kameduli w Nola, zapewne według projektu Domenico Fontany. Nie chodzi tu oczywiście o obecny w Neapolu ołtarz główny w kształcie tempietta z bramkami po bokach, projektowany później przez Cosimo Fanzago, ale o zachowane w głębi retabulum. Budowę kończyły prace przy fasadzie kościoła. Ani w Neapolu architekt, który zmarł w 1607 roku, ani fundator Mikołaj Wolski, który zmarł w 1630, ani Jan Tenczyński, zmarły w 1637, nie doczekali ukończenia fasady fundowanych przez siebie kościołów. Znaczy ukończenia tych fasad kościołów, bo akurat architekt nie był tutaj fundatorem oczywiście. W Rytwianach fasadę według pierwotnego projektu, co potwierdza obraz ojca Venantego z około 1627 roku, kończono z fundacji Izabeli i Łukasza Opalińskich około 1655 roku. Nie wykorzystano zapisanego w testamencie przez Tenczyńskiego na wybudowanie facjaty marmuru łamanego z Tenczyna. Fasada wyróżnia się pilastrami podkreślającymi szerokość sakrum chóru oraz autonomicznym dwukondygnacyjnym szczytem jeszcze manierystycznym. Pozostałe elewacje kościoła, tu już po konserwacji, pozbawiono artykulacji porządkowej odpowiednio do ubóstwa z życia pustelniczego, ale były komponowane z portalami na osi, z dwoma rzędami okien w obramieniach kamiennych, według wagi i funkcji pomieszczeń, większe na parterze i mniejsze powyżej. W pustelniach zakładano ogrody ozdobne i użytkowe, sady, winnice i łąki. W Remach Polski, a niekiedy i we Włoszech, w Tusculano, Bartolini, i to zapewne dopiero na etapie kończenia budowy, przedłużano kompozycję osiową, tak zwaną szyją, o której już wspomniałam, to jest murami, z murami i bramami dla izolowania podjazdu do furty klasztornej przez teren klauzury. Na bramach umieszczano bryły, herby fundatorów i kongregacji Kamedułów Monte Corona. Skupienie się pustelników na liturgii, modlitwie, pracy i kontemplacji, w milczeniu i ciszy zapewniało otoczenie lasu, w którym nie wolno było ścinać drzew. Na zakończenie warto dodać, że dziś pustelnie wymagają rewitalizacji, przede wszystkim ze względu na uznane wartości zabytkowe, zawarte w nich treści duchowe oraz cenne obszary przyrodnicze, ogrody i lasy otaczające dawne remy. Problem ochrony kościołów kamedulskich był aktualny już w okresie międzywojennym. Pokazuję jeden przykład, oczywiście jest ich więcej. Zniszczeniu podczas I wojny światowej uległ kościół w Igrach, a wybitny architekt Oskar Sosnowski wykonał projekt jego odbudowy. Obecnie prowadzona jest rewitalizacja dawnej pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, połączona z konserwacją i adaptacją na centrum relaksacyjno-kontemplacyjne. W programie uwzględniono ogród ozdobny i użytkowy z winnicą oczywiście, ogródki przy remach oraz otaczający dziś pustelnię las. Tak wygląda las z nową kaplicą. I na zakończenie pozwolę sobie jeszcze na taki krótki tekst. Badania nad pustelniami i architekturą zakonu Kamedułów przez pół wieku mogłam prowadzić dzięki życzliwej pomocy przede wszystkim ojców Kamedułów we Włoszech, w Kamaldoli, w Nola i w Tusculano i w Polsce na Bielanach Krakowskich. Dziś dzięki stypendium zagranicznym oraz wymianie materiałów z architektem Matiasem Mulicerem, a także pomocy wielu innych osób, których nie sposób wymienić, ale dziś im wszystkim serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor za przedstawienie tej architektury i tego porównania, jak wyglądało to pod italskim i pod polskim niebem. A teraz zapraszam pana profesora Zbigniewa Banią z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wygłosi referat zatytułowany Kameduli polscy, geneza układu.
Witam Państwa. Tytuł mojego wystąpienia jest trochę na wyrost, muszę powiedzieć, bo chyba tak szeroko nie chciałbym się zajmować genezą układów założeń kamedulskich w architekturze polskiej. Głównie zająłem się genezą, przypuszczeniem, z czego mogło wyniknąć to niezwykłe założenie krakowskie, bo mogliśmy teraz zauważyć kilka realizacji kamedulskich z XVII wieku i to, co rzeczywiście Kraków wyróżnia, to zwartość budynku wokół kościoła, wyodrębnienie dwóch wyraźnie rysujących się dziedzińców po bokach korpusu głównego kościoła, czy w ogóle całego kościoła. Całość poprzedzona jest oczywiście wielkim dziedzińcem. Także przede wszystkim zajmę się tym przypadkiem i spróbuję wyjaśnić właśnie, skąd się wzięła taka koncepcja otoczenia głównego kościoła dwoma zamkniętymi dziedzińcami na planie wydłużonego prostokąta. A całość poprzedzona jest wspaniałym przeddziedzińcem. Jakby punktem wyjścia do tych rozważań było sięgnięcie jeszcze raz do testamentu marszałka Mikołaja Wolskiego. Marszałek tam wyraźnie pisze o swoich zamierzeniach w stosunku do założenia krakowskiego. W jakim momencie one zostały jednoznacznie określone? Czy od samego początku, czyli od samego początku fundacji w 1604 roku, czy w trakcie budowy nastąpiła ewolucja pewnych zamiarów? No, trudno mi tutaj jednoznacznie to rozstrzygnąć. W każdym razie, kiedy rozpoczęto w roku 1609 realizację całego założenia, jak właśnie przed chwilą mogliśmy się przekonać, tutaj wzór czy inspiracja założeniem neapolitańskim jest chyba nie budząca żadnych wątpliwości. To, co rzeczywiście wyróżnia Kościół Bielański i co łączy z założeniem podneapolitańskim, to przede wszystkim wspaniała nawa otoczona dwoma rzędami kaplic. Te trzy kaplice są przykryte kolebkami sytuowanymi poprzeczni w stosunku do osiach poprzecznych, w stosunku do głównej kolebki. Jest to konstrukcja bardzo śmiała, bardzo obszerna, także te problemy konstrukcyjne, które pojawiły się przed rokiem 1617, chyba są zrozumiałe. Ale właśnie dlaczego tak wspaniałe założenie, dlaczego tak bogate założenie miało powstać na terenie tego eremu? I właśnie w testamencie marszałka mamy chyba cały program opisany. Mianowicie miało być to nie tylko miejsce dla zakonników, miejsce pełniące funkcję założenia klasztornego, ale też miejsce kultu Marii, kultu Matki Boskiej. I na przykład przewidywano na granicy nawy głównej i prezbiterium zrealizowanie, tam gdzie miał być ołtarz Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, tam właśnie miano zrealizować w podziemiach partii prezbiterialnej kopię grobu jerozolimskiego Matki Boskiej. I Wolski wyraźnie pisze, żeby można było łatwo nawiedzać to miejsce i następnie oddawać cześć, modlić się, miały być urządzone dwa ciągi schodów po lewej i po prawej stronie, tak żeby wchodzący i wychodzący sobie nie przeszkadzali. Ponieważ kościół nie był dostępny tak łatwo, w związku z czym przewidywano przed fasadą, znaczy przed głównym wejściem do całego założenia, u końca tej długiej szyi, która kończy się bramą prowadzącą na wielki dziedziniec przedni, wzniesienie dwóch kaplic o randze kościołów, w każdym razie jakichś większych budowli sakralnych, które nosiłyby wezwanie dwóch Marii eremitek, mianowicie Marii Egipcjanki i Marii Magdaleny.
Ale żeby ten kult mógł być jeszcze bardziej rozbudowany, to Wolski przewidywał stworzenie kompleksu kaplic w formie kościołów Siedmiu Radości Marii. I w testamencie właśnie pisze, że trzeba wysłać jednego z zakonników do Rzymu, a może do Neapolu, aby tam sposób odprawiania nabożeństw on mógł powtórzyć później na Bielanach. Te informacje chyba są o tyle ciekawe, że one być może tłumaczą, dlaczego w pewnym momencie pojawiła się ta niezwykła koncepcja wprowadzenia dwóch potężnych wież w fasadzie tego kościoła. Po prostu chyba kościół bielański miał pełnić funkcję sakromonte w pobliżu Krakowa, związanego z przede wszystkim kultem maryjnym. I właśnie taka rysująca się w krajobrazie bryła kościoła z potężnymi dwiema wieżami, ona była bardzo wyraźnym akcentem w okolicach Krakowa, wskazującym miejsce przyszłych pielgrzymek. Ponieważ kościół nie był dostępny, w związku z czym te dwa kościoły, następnie siedem kaplic, miały właśnie pełnić tę funkcję tego miejsca kultu Matki Bożej. Całość prezentuje się w ten sposób, ale ja może wrócę właśnie do tych dwóch elementów kopii grobu Matki Bożej w Jerozolimie. Taka kopia powstała w Kalwarii Zebrzydowskiej akurat około roku 1730. I również przed rokiem 1731 pojawiły się w Suchej właśnie założenie, pojawiło się założenie właśnie bardzo podobne, które chyba miało być takie podobne, miało być chyba na Bielanach, przy kościele kanoników regularnych, właśnie takie siedem kaplic czy siedem małych kościółków, które były poświęcone siedmiu radościom Marii. Czyli próbowano nawiązać do rozwiązań kultowych, które już istniały na ziemiach polskich, czyli kultu Gromu Matki Bożej i kultu takich grupy kaplic, które poświęcone są wybranemu wezwaniu. Drugi problem to jest właśnie tych dwóch potężnych dziedzińców, które znajdują się po bokach korpusu głównego. Niemal identyczne założenie zostało zrealizowane po roku 1627 przez Andrea Spezzę, znaczy zaprojektowane przez Andrea Spezzę dla kartuzów w Waldicach na terenie Czech. Była to fundacja Albrechta Wallensteina, jego przyszłe miejsce pochówku. I ten kościół wydaje się, że tutaj wskazuje się na to, że niewątpliwie Kraków był tutaj inspiracją dla tego rozwiązania. Ale mnie zastanowiło właśnie istnienie tych obu założeniach tego systemu dwóch dziedzińców, tak wyraźnie ograniczonych wokół kościoła, co trochę jest odmienne od tych eremów, które żeśmy widzieli, gdzie kościół raczej stoi swobodnie. Eremy są, on wnika w pole założenia eremów, albo budynki, które pełnią funkcje pomocnicze, one są, nie są związane z samym kościołem. I tutaj pewna idea wytłumaczenia tego rozwiązania przestrzennego właściwie narodziła się pod wpływem znakomitej książki Marii Tanner, Jerusalem in the Hill. Chodzi tutaj przede wszystkim o książkę poświęconą zmianom podejścia środowiska i architektów, i władz kościelnych rzymskich do problemu nawiązywania do architektury przeszłości i do jakby spychania na dalszy plan na przełomie XV-XVI wieku pozycji Jerozolimy jako niesłychanie ważnego centrum pielgrzymkowego. Jerozolima miała być jakby zastąpiona Rzymem.
wszystko, co wówczas miało być realizowane, one w zasadzie doprowadza do tego, że ona już nam jest niepotrzebna. Rzym zupełnie starcza. Zresztą wiemy o tym, że nawet były takie próby przeniesienia kaplicy grobu Chrystusa do Florencji. Także no, rzeczywiście w Ziemi Świętej niewiele by tych pamiątek pozostało. Tutaj powoływano się na Tytusa, na w ogóle działalność cesarzy z rodziny Flawiuszów, na przede wszystkim Wespazjana, ale przede wszystkim Tytusa, który przyczynił się do sprowadzenia do Rzymu spoliów, cennych przedmiotów z świątyni jerozolimskiej i złożenia tych przedmiotów w no, specjalnie wzniesionym przybytku w Templum Pacis. No i właśnie tak się złożyło, że za Templum Pacis uważano po prostu Bazylikę Maksymiusza Konstantyna. Dopiero pod koniec XVIII wieku sprawa została wyjaśniona, ale właśnie ta Templum Pacis była traktowana jako miejsce wyjątkowe, jako coś, co jest uświęcone tymi spoliami i chyba słusznie zasugerował Adam Małkiewicz niegdyś, że korpus kościoła Jezu najwięcej podobieństwa właśnie zdradza do w Templum Pacis. Ono zaczęło funkcjonować jako właśnie przykład budowli sakralnej, raczej uświęconej. To samo spotkało Koloseum, które miało być uświęcone śmiercią męczenników. No i wydaje mi się, że podobny proces przebiega w połowie XVI wieku. On zresztą wcześniej się zaczął, ale w 1541 roku już dochodzą wreszcie do skutku zabiegi przedstawicieli kleru rzymskiego, żeby Termy Dioklecjana zamienić na kościół. Uważano, że Termy Dioklecjana wzniesione za czasów tego cesarza zostały przede wszystkim zbudowane przez chrześcijan do tego zmuszonych. Wielu wówczas poniosło męczeńską śmierć i właściwie jest to miejsce święte. W 1541 Juliusz III potwierdził zamiar przekształcenia Term w świątynię, a już ostatecznie w 1561 roku Pius IV przekazał kartuzom z Santa Croce in Gerusalemme opiekę nad tym miejscem i również ustalono wezwanie Matki Bożej Anielskiej Męczenników. Prace przystosowawcze zlecono Michałowi Aniołowi. One trwały stosunkowo długo, ale podstawowe realizacje zostały dokonane przez Michała Anioła. W każdym razie pojawił się tam nad ołtarzem głównym napis Quod fuit idolum, nunc est templum Virginis. Bardzo jest to ciekawe również dla nas miejsce, ponieważ w roku 1620 jedną z takich ładniejszych kaplic w tym założeniu ufundował kanonik Bartłomiej Powsiński. Kanonik przy Świętym Janie na Lateranie, związany z rodem Aldobrandinich, również był legatem papieża Klemensa VIII do Henryka IV, również do Zygmunta III. Także odgrywał on tam dosyć ważną rolę i po prostu kaplica świętego Brunona z Kwerfurtu jest jego fundacji w tym miejscu. Także chyba miejsce jakoś było znane i w ogóle Termy Dioklecjana przez dłuższy czas były no, miejscem takim, którym się interesowało bardzo wielu architektów. Właściwie bardzo wielu zamieszczało pomiary. Tutaj mamy pomiar zamieszczony w traktacie Sebastiana Servia. Następnie rysunek Andrea Palladia. To są pomiary z połowy XVI wieku. To są z kolei rysunki ze zbioru Sangalla Starszego, Antonia da Sangallo Starszego z lat 20. XVI wieku.
Wiemy, że Bramante też inspirował się termami Dioklecjana, ponieważ jedna z pierwszych koncepcji Bazyliki Świętego Piotra nawiązywała do ogólnego jakby rozplanowania ogrodzenia wokół tego obiektu, które wyraźnie inspiruje się tym, co zostało przy termach Dioklecjana. One po prostu jakby zaczęły pełnić funkcję takiego miejsca, nie tylko pamiątce po jako pamiątka po czasach starożytnych, ale również miejsce związane z męczeńską śmiercią chrześcijan. I właśnie w tych termach Dioklecjana centrum zostało przebudowane na budynek kościelny, a dwa boczne place, palestry zostały po prostu w części zachowane. To jest część środkowa, która została przez Michała Anioła zaadaptowana. Tymi czarnymi liniami właśnie określono nowe prezbiterium, uporządkowano kaplicę na osi poprzecznej, korpus trójprzęsłowy, z tym, że po prostu w osi poprzecznej usytuowany w stosunku do głównej osi, która prowadzi do wnętrza kościoła, ale po bokach przewidywano, znaczy zachował się jeden duży prostokątny dziedziniec, drugi odtwarzano bez problemu, dlatego że jego wyraźne ślady były, istniały. I czy zatem założenie kamedułów w Krakowie, w Waldicach, czy ono przypadkiem nie ma jakichś związków właśnie z tą budowlą? Ta budowla mogła inspirować do właśnie przyjmowania tego typu koncepcji rozwiązania przestrzennego. Korpus kościoła i po bokach dwa podłużne dziedzińce obudowane różnymi obiektami. W założeniu w Waldicach czy w Krakowie były to pełniące funkcje pomocnicze dla ludzi z zewnątrz, jak również wnętrza pełniące funkcje gospodarcze. Czy tak było? Po prostu jest to pomysł, by to niezwykłe rozwiązanie znajdujące się w Waldicach i w Krakowie jakoś wytłumaczyć. W tym samym czasie pojawia się bardzo podobny układ przestrzenny, wydobyty przez Wolfganga Braunfelsa. Jest to założenie kanoników augustianów w miejscowości Forau na terenie Austrii. W roku 1611 zaczyna się przebudowa średniowiecznego klasztoru. Powstaje najpierw południowe klaustrum, a po roku 649 powstaje drugie północne, zawierające bibliotekę, tak zwane pomieszczenia prałackie. I Braunfels stoi na stanowisku, że tutaj raczej wpłynął przykład Eskorialu. Habsburgowie, których inspiracji powstał obiekt hiszpański, mogli również na terenie Austrii sugerować przynajmniej funkcjonalne i częściowo przestrzenne rozwiązanie, takie jakie było w Eskorialu. Ale to, co wyróżnia obiekty krakowskie i waldicki, to przede wszystkim właśnie takie wydłużone dziedzińce. A prawdziwym założeniem kamedulskim, jak tutaj słyszeliśmy już nieraz, zgodnym z wizjami i zaleceniami zakonnymi, są oczywiście rytwiany, właśnie zagubione w lesie jako desertum prawdziwe, podczas gdy bielany no, wyraźnie ingerują jakby w przestrzeń wokół krakowską i wyraźnie starają się zaznaczyć swoją obecność, swoją no, znakomitą bryłą. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi, który przedstawił nam, jak wola fundatora powoduje, że przechodzimy od prostoty do profuzji. Proszę państwa, zanim państwa zaproszę na przerwę kawową, głos chciał zabrać jeszcze pan Michał Krasucki. Dziękując państwu za fascynującą pierwszą część dzisiejszej konferencji, chciałbym jednocześnie zaprosić nie tylko w swoim imieniu po przerwie lunchowej na zwiedzanie, nie tej, tylko następnej, na zwiedzanie kościoła, które będzie wyjątkowe, dlatego że mamy w swoim gronie najwybitniejszych ekspertów, którzy też będą o tym obiekcie opowiadać, a przy okazji będziecie państwo mogli zobaczyć
prace konserwatorskie, jakie się toczą w Kościele, także no, dzięki dotacjom Miasta Stołecznego Warszawy. I chciałbym także podziękować księdzu dyrektorowi, księdzu proboszczowi też za udostępnienie i za gościnę. Pani przewodnicząca, chyba przerwa na kawę. Tak, przerwa na kawę.